Zespół powstał 10 miesięcy temu, tak około. Powstał z zupełnego przypadku, ponieważ basista tego zespołu napisał do mnie wiadomość, czy aktualnie mam jakąś pracę, czy jestem w jakimś zespole wokalistą. I akurat wtedy byłem wolny. Przyszedłem na jedną próbę, na drugą, na trzecią. Zaczęliśmy tworzyć nowe utwory. No i tak powstał Brooklyn. Jako instrumentaliści graliśmy już parę ładnych miesięcy. No dużo czasu sobą graliśmy tak naprawdę. W innych składach też. Mieliśmy taki moment przestoju, ale jakby twórczo go spędziliśmy i w momencie, kiedy już chcieliśmy coś nowego wykreować, pomyśleliśmy o Bartku, który już nam wcześniej odmówił w ogóle, ale akurat jak wtedy, kiedy basista się do niego odezwał, to Bartek był w idealnym momencie do tego, żeby do nas dołączyć, zrobiliśmy zespół i zaczęło się kręcić, jakby chciałem powiedzieć samo, ale to się samo nigdy nie dzieje, ale zaczęło to działać. A dlaczego Brooklyn? Bo to miasto, to liny i bruk. Tak jak jest w jednym z naszych utworów. Zbyszek Kołdys powiedział kiedyś, że wymyślenie nazwy to jest najbardziej przełomowy moment w życiu zespołu, bo bardzo trudno jest wymyślić dobrą nazwę. Jakby najczęściej znalezienie konsensusu graniczy z cudem i przerasta większość uczestników czy członków tego zespołu. No więc zrobiliśmy to, co każdy w takich sytuacjach robi, czyli poszliśmy na piwo, wypiliśmy tam tych piw kilka, zaczęliśmy szukać nazwy. Podały na to wszystkie nonsensowne pomysły, jakie można wymyślić, tak? Między innymi po drodze wymyśliliśmy sobie, na kartce spisaliśmy chyba z 15 jakichś też niedorzecznych ksywek dla samych siebie, z których teraz już na szczęście nie korzystamy. Aż w końcu ktoś powiedział Brooklyn i to słowo no, dosyć dobrze brzmi, zapisujemy po naszemu, po łódzku, czyli tak jak się słyszy. I stwierdziliśmy, że być może to jakoś faktycznie oddaje pewien charakter, no bo jednak Brooklyn to jest dzielnica, taka jaka jest, tak? W Nowym Jorku, a my jesteśmy z Łodzi, ale też jakby te korzenie miejskie są dla nas ważne. Gramy w 5 osób. Perkusista, bas, gitara rytmiczna, gitara solowa i ja na wokalu. Udało nam się w tym roku wygrać kosę Antyfestu. No, byliśmy w ogromnym szoku, że akurat nam się to udało, bo zgłosiło się ponad 300 zespołów. 60 zostało wybranych przez jury do półfinału, gdzie było głosowanie w internecie. Z tego głosowania 5 dostało się do finału. No i na koncercie finałowym w Zabrzu wybrali nas. W ogóle rytm jakby takiego undergroundowego zespołu polega trochę na tym, że w określonych momentach roku wysyła się stertę maili zgłaszających na różne przeglądy i festiwale. Zrobiliśmy tak samo. Tych maili wyszło, nie wiem, 20-30 może. No i oczywiście tam na 10% się udało nam dostać, czyli przeszliśmy przez jakieś sito. Okazało się, że jest też Antyfest wśród tych festiwali, na które zostaliśmy przyjęci. Prawdę powiedziawszy, jechaliśmy tam z takim nastawieniem dosyć chłodnym, no nie liczyliśmy na wiele. A później jakby ku naszemu dosyć dużemu zaskoczeniu graliśmy ten festiwal, no dopiero wtedy nas poniosło. Tak to niestety tutaj działa. Jeden cios, wyciągnięta dłoń. Używaj trochę więcej głowy, bo twoje pięści to jedyna broń.
No dzięki temu festiwalowi otworzyły nam się, można powiedzieć, wrota. Dostaliśmy sporo propozycji. Będziemy mogli wydać, nagrać płytę w Izabelin Studio i Antyradio. Nagrodą także jest promocja tej płyty przez rok na antenie Antyradia, więc dla takiego undergroundowego zespołu jak my jest to olbrzymi sukces i olbrzymie nagrody. No i występ na Poland Rocku. Myśleliśmy na początku właśnie o jakimś tam jeszcze klawiszach, coś tego typu, ale zostaliśmy w pięciu i na razie tworzy nam się dobrze. Jest to dość takie konserwatywne granie gitarowe, ale jest tak, że jakby też ta nasza historia trochę wpływa na nasze brzmienie. Tak jak mówiłem na początku, jako instrumentaliści graliśmy wcześniej już ze sobą jakiś czas, zanim Bartek nas dołączył. Graliśmy taką bardziej muzę siermiężną, mroczną, cięższą trochę. I w momencie, kiedy dołączył Bartek, zaczął nas motywować i determinować do tego, żeby grać bardziej melodyjnie. I jakby ta współpraca na linii wokalista-zespół, która powoduje, że utwory finalnie brzmią tak, jak brzmią, spowodowała, że jakby my musieliśmy trochę odpuścić z tym brzmieniem. Bartek dorzucił dużo melodyjności, dużo takiej liryki do brzmienia zespołu. I w ten sposób jakby ta wypadkowa nasza jest z jednej strony właśnie dosyć taka tradycyjna, jeśli chodzi o zespół gitarowy, ale jakby są tutaj pewne takie elementy niekoniecznie typowe. Jedna z gitar jest barytonowa, to nam zostało z tych takich mrocznych czasów. Ten strój jest nieco wtedy obniżony. Brzmienie jest jednak mniej takie standardowe niż takiego zupełnie oczywistego rockowego zespołu. Większość z nas nie ma wykształcenia. Jakby faktycznie Tomek jest po szkole, Dawid, drugi gitarzysta, też jest po szkole. My jesteśmy samoukami, Basista też jest samoukiem. Czyli taka miłość do muzyki. Tak. Perkusisty nie przyjęli do akademii, no to chyba... I chciał się zemścić za wszelką cenę na nich. To chyba o czymś świadczy. I udało się, tak. Na początku na pewno wydamy epkę, która będzie promowała ten materiał, który mamy aktualnie, a do studia będziemy przygotowywać już nowy materiał. I trochę czasu nam to zajmie. Oprócz tego no, każdy z nas pracuje, z muzyki w Polsce jest się ciężko utrzymać, więc no, niestety musimy godzić to jakoś z pracą, ale wydaje mi się, że myślisz, że kiedy wejdziemy? Za rok? Mam nadzieję, że na wiosnę. Wejdziemy do Izabelina. Zresztą w Izabelinie terminy też są dosyć odległe, więc jakby ta płyta to jest taki najważniejszy punkt programu na dalszą przyszłość. Natomiast w najbliższym czasie planujemy dużo grać koncertów, jak najwięcej jak się da. Pojutrze w sobotę gram na urodzinach Łodzi na scenie Songwritera na Księżym Młynie. Za tydzień w czwartek gramy na małej scenie Poland Rock. Tak, później jesteśmy, no później też można by wymieniać. Będziemy w Warszawie 24 sierpnia w Voodoo Club, 21 września w Koneserze, też w Warszawie, 5 października w Iron Horse w Łodzi, chyba tam 28 września Kutno. No. Mamy sporo tych planów koncertowych, jeszcze uzupełnię może godzinę. Na urodzinach Łodzi to jest 19.30 na Księżym Młynie, a na małej scenie na Poland Rocku o 16 gramy, 1 sierpnia. Wszystko nagraliśmy, co trzeba? To jest dobre pytanie. No właśnie, bo jakbyś się pożyczył, coś powiedzieć. Czy mamy coś do powiedzenia? Tomciu.
wszystkich ja nie będę. Ja nie. No ciebie nie przyjdzie do akademii. Ciebie nie przyjdzie do akademii, to co mówisz? Chcecie kogoś pozdrowić? Żartowałem. A może to nie było takie głupie.